Tu mamy taki niewielki schoweczek. Właściwie ciężko powiedzieć na co. Taki dosyć płytki. Na gazetę czy jakieś dokumenty. Tu takie roletki. Pokrywka, przez którą można się dostać do tego globu z przodu. Na przykład wymienić żarówkę. On jest podświetlany. Schowki w Volvie nie są zbyt duże. Przynajmniej te z przodu. Przez to, że kabina jest ścięta w ten sposób. Ale dzięki temu Volvo uzyskuje lepsze wyniki spalania, gdyż ta kabina tak jakby przecina to powietrze. Nie jest taka prosta z przodu. Jeździłem Volvem, w którym w tym miejscu był schowek, zamiast tego wgłębienia. Tu jest zastosowane troszkę inne rozwiązanie. I tu mamy taką półeczkę zamykaną. Tu też schowek. Taki jak tam był. Się urwało nawet ten uchwyt. Po drugiej stronie trzy schowki nad tylnym łóżkiem. Też odsuwane. Takie dosyć pojemne, można powiedzieć. Ten największy, duży, bym powiedział. Oświetlenie. Jakąś książkę przeczytać. Tu mamy czujnik zadymienia kabiny, który uruchamia się przykładowo. Raz zdarzyła mi się taka sytuacja, że po prostu wysprzątałem kabinę i sobie popsikałem takim aerozolem, odświeżaczem powietrza. Także włączył mi się również. Bardzo ciekawa rzecz. I bardzo głośny, bardzo głośny. Tu mamy z przodu włączenie oświetlenia tego globu z przodu, o którym wcześniej wspominałem. Otwieranie szyber dachu, którego tu nie ma, ponieważ mamy klimatyzację postojową zamontowaną zamiast szyber dachu. To on nie działa. Tu mamy regulację ogrzewania. Siedząc, leżąc na górnym łóżku, można sobie tym właśnie pokrętłem regulować ogrzewanie. Tachograf, tu coś było, albo to kolekt, albo coś tam. I oświetlenie. Wyłączenie całkowite. Włączenie takiego czerwonych lampeczek. Tu jest takie połowiczne jakby oświetlenie. Na pół gwizdka, bym powiedział. Akurat tam się świeci. No i pełne oświetlenie. I tutaj przycisk automatyczny. Zapalanie światła przy otwieraniu drzwi. No i tu można sobie regulować tymi plusem, minusem natężenie tego światła. O. Można powiedzieć, że Volvo troszeczkę nie popisało się z rozwiązaniem, ponieważ mamy bardzo dużo tych żaróweczek. 2, 4, akurat jedno świeci. 6, 8, 10, 12. I tu jeszcze mamy 1, 2, 14, 16 żarówek naraz się odpala. 16 żarówek przy pełnym oświetleniu. Jednocześnie te 16 żarówek nie daje takiego efektu, jak powinno dać. Każda żarówka, nie wiem, chyba 5 watów, 16, 80 watów naraz odpala się. Tego prądu jest dosyć duży pobór. No ale na tamte czasy takie rozwiązanie nie było zbyt dobre. Dzisiaj byłoby dobre przy zastosowaniu żarówek LED-owych, które biorą dużo mniej, pobierają tego prądu, nie potrzebują aż tak dużo tego prądu, są wydajniejsze. Także no, rozwiązanie chcieli dobrze, ale nie wyszło. Dzisiaj by było idealne przy dzisiejszej technologii żarówek LED, byłoby idealne, bo naprawdę byłoby fajnie, fajnie oświetlona kabina. Co tu dalej? Jedziemy. Może te schowki weźmiemy. Dobra. Przesuniemy. Butel. I tu mamy z tyłu taki schowek.
Spotkałem się raz z rozwiązaniem, że to był taki sejfik. W tym miejscu to ten schowek jest. To była taka skrzynka metalowa, taki niby sejf zamontowany, gdzie kierowca mógł sobie schować cenniejsze rzeczy. Tu jest taka półeczka jakby. I tu podstawowe funkcje, z których kierowca może skorzystać leżąc na dolnym łóżku. Czyli zamykanie, ryglowanie drzwi, szyber dach, oświetlenie i ogrzewanie oczywiście. Tu mamy po drugiej stronie też taką wnękę jakby. No i podniesiemy łóżko, zobaczymy. Materac w Volvie, powiedziałbym, w skali od 1 do 10, 4. Słaby, ogólnie słaby. I szybko się dosyć niszczył. Z tego co pamiętam. No i tu mamy taką pokrywę nad schowkiem lewym, którą można wyjąć i dostać się do schowka. I tu druga, po drugiej stronie lodówka, która się wysuwa. Dobrze? Tak, tutaj. Dobrze. W ten sposób. No i można sobie ją otworzyć, zapełnić. Dosyć pojemna, duża lodówka. Włączanie, wyłączanie, ustawienie tej intensywności chłodzenia. Ten schowek również taki wysuwany. Także można sobie tutaj pochować swoje rzeczy. Dobra. No i górne łóżko na takich paskach zawieszone. Dużo mniej wygodniejsze niż dolne. Takie, ma teraz taki troszeczkę sprężeniasty. Ogólnie w Volvach łóżka nie są zbyt udane. Ale ciężarówka ma dużo innych zalet. Także można ją polubić.